Witam Państwa w poniedziałkowe deszczowe popołudnie. Zadłużenie spółdzielni mieszkaniowych wobec Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej wynosi obecnie 157 miliardów złotych. Taką samą kwotę WPC jest winien Radomskiej Elektrociepłowni. Dalsze utrzymywanie powyższego stanu grozi upadkiem wszystkich wymienionych zakładów. Elektrociepłownia jako ostatnie ogniwo łańcucha zadłużeń próbuje znaleźć rozwiązanie w kozienieckim banku. Zadłużenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej wobec elektrociepłowni miałoby być przekształcone w zadłużenie długoterminowe, nieobciążone odsetkami w okresie około 2,5 roku. Po tym okresie istniałaby możliwość negocjacji odsetek bieżących od powstałego zadłużenia oraz jego umorzenia przez Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie, oddział w Kozienicach. Podstawowym elementem tej operacji finansowej jest przede wszystkim korzyści, które może uzyskać spółdzielnia mieszkaniowa. Ponieważ taka zamiana tego długu pomiędzy ECRAD-em a WPC-em powoduje, że WPC może rozłożyć również płatności zaległe, przeterminowane na okres też powiedzmy sobie nie 6,5 lat, powiedzmy jak w tym wypadku to co my proponujemy, ale na okres powiedzmy 5 czy 4 lat i może odstąpić od naliczenia odsetek. Oczywiście myślę, że takim warunkiem podstawowym, który WPC będzie żądał, to są należności bieżące, które są dla nas podstawowe dla utrzymania produkcji i życia zakładów. Jest to bardzo propozycja pomagająca wszystkim nam się rozliczyć. Jest ona robiona w tej chwili i dyskutowana z pewną przychylnością Banku Kredytowego w Warszawie, który rozumie tą sytuację i należałoby z niej skorzystać. Nieskorzystanie z tej sytuacji spowoduje, z przykrością muszę powiedzieć, takie rozwiązanie, że ECRAD-om będzie musiało się zwrócić do sądu i zrobić wszystko, ażeby te należności były ściągnięte w najkrótszym czasie. Co spowoduje oczywiście doliczenie odsetek ustawowych. Byłaby to kwota rzędu na dzień dzisiejszy też kilkadziesiąt miliardów złotych i praktycznie rozłożyłoby gospodarkę WPC-u i gospodarkę spółdzielni mieszkaniowej. Dziś zarząd elektrociepłowni podał również wysokość zarobków w tej firmie, krytykowanych jako zbyt wysokie. Otóż pracownicy zarabiają średnio 6 200 000 zł brutto, członkowie Rady Nadzorczej około 5 milionów, dwóch członków zarządu po 35 milionów złotych brutto. Zakłady przemysłu tytoniowego w Radomiu wprowadziły na rynek nowe papierosy, które od dziś są w sprzedaży. W piątek w klubie Mewa na imprezie promującej nowe wyroby tytoniówki spotkali się m.in. dilerzy, hurtownicy, przedstawiciele banków współpracujących z zakładami przemysłu tytoniowego. Było ponad 100 zaproszonych gości. Gospodarze zaprezentowali 5 nowych wyrobów, mając nadzieję, że odniosą podobny sukces jak wprowadzone do sprzedaży rok temu MDM-y. Pierwsza rocznica utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego minęła bez szampana i fajerwerków. Mimo to pokusiliśmy się o krótką ocenę działalności tej instytucji. Zarząd Transportu Miejskiego powstał 1 października ubiegłego roku. Do dzisiaj jednak nie wszyscy radomianie wiedzą, że bilety komunikacji miejskiej nie są już biletami MPK, że punktualność i czystość autobusów kontroluje ZTM, że wreszcie stan przystanków to również działalność zarządu. Dzięki ZTM pojawiła się w radomskiej komunikacji konkurencja. Chyba najlepszą odpowiedzią na to pytanie będzie odczucie pasażerów, co się zmieniło przez ten okres działalności naszej w komunikacji miejskiej. Na pewno udało się przede wszystkim wyeliminować te stare rozkłady jazdy. Na przystankach funkcjonują w tej chwili rozkłady, które według tych sygnałów, które do mnie docierają, są bardzo pozytywnie odbierane. Udało się podwyższyć czystość przystanków, może też nie w takim stopniu, jakim byśmy sobie tego życzyli, natomiast przynajmniej w mojej ocenie jest bardzo wyraźna poprawa na plus. Udało się wprowadzić przez ten czas konkurencję dla przewoźnika MPK-owskiego. Chyba też zostawię to bez komentarza. Państwo sami będą, chyba sami najlepiej widzą, jak te przewozy funkcjonują. Czego się nie udało zrobić? Mnie się wydaje, że w dalszym ciągu odczuwacie Państwo niedosyt materiałów informacyjnych, niedosyt tego rozkładów jazdy, niedosyt układu linii komunikacyjnych przedstawionych graficznie. Jeszcze zbyt mało uwagi
czy może nie tyle uwagi, ile zbyt mało funkcjonuje w mieście zarząd transportu jako taki. Jak nas poinformowano w zarządzie wojewódzkim PSL, Radom odwiedzi premier Waldemar Pawlak. Będzie uczestniczył w otwarciu przygotowanej przez Muzeum Okręgowe wystawy zatytułowanej Chłopi w sztuce polskiej. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła gminie miasta Radomia koncesji na rozpowszechnienie programu radiofonicznego pod nazwą Radio Radom. Oficjalnych informacji na ten temat udzielono dziś dziennikarzom na konferencji prasowej u prezydenta miasta, w której wziął również udział redaktor naczelny rozgłośni Adam Kornatowski. Kiedyś padały takie pytania, czy powinniśmy się starać o rozgłośnię lokalną, czy o rozgłośnię regionalną. Poprzednia Rada Miejska, poprzedni Zarząd Miasta i wszyscy ludzie, że tak powiem, dobrej woli, którzy całą siłą wspierali uruchomienie tej rozgłośni, podjęli decyzję, że tak, jeśli radio, to raczej radio regionalne, dlatego że idzie nam o to, aby objąć tym naszym zasięgiem, naszym programem całe województwo. Zwłaszcza wtedy rodziła się ta decyzja, kiedy rozpoczęła się dyskusja na temat tego, czy województwo ma być, czy ma nie być, czy to ma być powiat w województwie kieleckim, czy też jakimś innym województwie i tak dalej. A więc sami Państwo widzą, że idzie tutaj i szło tutaj od samego początku o to, aby jakby wykonać to podstawowe zadanie, mianowicie oprócz informacji i rozrywki, to przede wszystkim zadanie integracji wszystkich środowisk lokalnych tutaj na obszarze województwa radomskiego. Radio Radom jako rozgłośnia samorządowa, a więc finansowana z budżetu miasta, będzie nadawać na częstotliwości 106,90 MHz. Rozgłośnie obiecano również zakres 69,9 MHz, co nie jest bez znaczenia dla posiadaczy starszego typu odbiorników. Radio Radom dysponuje 2 studiami i zatrudnia 16 dziennikarzy. Redaktor Adam Kornatowski przedstawił tzw. ramówkę programową i zadeklarował różnorodność tematyczną emitowanych audycji, zdolnych zainteresować nie tylko Radomian, ale i mieszkańców ościennych województw. Poważne wątpliwości co do kosztów ponoszonych przez podatników na działalność radia przedstawił radny dr Zygmunt Jacek Nita. Stoimy na stanowisku jako cały klub SLD po spotkaniach z wyborcami, że wyrzucanie według nas tak dużej kwoty w tym okresie na tworzenie radia samorządowego, bo są to kwoty w roku 1994. 5 miliardów złotych, a w każdym następnym roku utrzymanie radia przez miasto będzie kosztowało ponad 6 miliardów. Najmniej, tak. Od 4,5 do 6 miliardów mówi się, to jest taka obiektywna ocena, a może być jeszcze więcej, że są o wiele ważniejsze priorytety w mieście i że ten spadek, który dostaliśmy po poprzedniej radzie, który ma promować miasto wojewódzkie we własnym województwie, który według nas zamyka to promowanie do środowiska, które i tak jest zamknięte i niejednorodne, nie spełnia swojej roli. Dziennikarzy interesował 13 punkt koncesji, zobowiązujący Radio Radom do utrzymania niezależności programowej od władz miasta. Zarówno prezydent, jak i redaktor naczelny zapewnili o niezależności politycznej rozgłośni, której gwarantem ma być Rada Programowa. Niestety, co do systemu powołania rady, obydwaj panowie nie udzielili konkretnych odpowiedzi. Radiu Radom życzymy powodzenia i spełnienia obietnic. Co pan sądzi o jakości benzyny sprzedawanej w Radomiu? No mi się wydaje, że jest taka sama jak w całym kraju, bo jeżdżę po kraju i wydaje mi się, że jest dobra. Czy jest w miarę dobra. Czysta, dobrze się jeździ. Nasz widz poinformował nas, iż na jednej z radomskich stacji benzynowych kupił benzynę bardzo złej jakości. Uważa, że do benzyny bezołowiowej został dolany olej napędowy. Postaraliśmy się wyjaśnić tę sprawę. Otóż okazuje się, iż niemalże wszystkie stacje w Radomiu sprzedają paliwo pochodzące z petrochemii płockiej. W skali kraju jest to około 75%. Sęk w tym, że paliwa te uzyskiwane są z ropy rosyjskiej, bardzo zanieczyszczonej i zasiarczonej.
Wszelkie paliwa, zanim zostaną sprzedane, poddawane są badaniom laboratoryjnym, mimo tego, że wcześniej już posiadają atest odpowiednich petrochemii. Tak więc najprawdopodobniej zasygnalizowany problem wynika z faktu wcześniejszego zanieczyszczenia przewodów paliwowych i baku benzyny w samochodzie naszego widza. Radzimy więc od czasu do czasu oczyścić przewody, tym bardziej iż paliw produkowanych z doskonałej ropy arabskiej jest u nas w kraju tylko 15%. W nocy z 26 na 27 sierpnia w godzinach między 22 a 6 rano na terenie parkingu przy ulicy Sowińskiego dokonano włamania z kradzieżą do Fiata 126P. Policja prosi osobę poszkodowaną o zgłoszenie się do drugiego komisariatu przy ulicy 11 listopada. Wydział Ruchu Drogowego prosi o kontakt świadków wypadku, który miał miejsce 2 września tego roku o godzinie 22 na ulicy Kieleckiej. O kontakt w powyższej sprawie proszony jest również kolega poszkodowanego Romana N., który był z nim przed wypadkiem. To wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Ja się już żegnam. Zapraszam jeszcze na informacje giełdowe i aktualne kursy walut.